Katedra Świętego Piotra w Budziszynie znajduje się na placu Fleischmarkt na Starym Mieście, naprzeciwko ratusza. Jest używana od 1524 roku wspólnie przez katolików i protestantów. To czyni ten kościół najstarszym i największym jednocześnie kościołem symultanicznym w Niemczech, to znaczy używanym przez dwie wspólnoty wyznaniowe. Zasady korzystania z kościoła zawarte w okresie reformacji obowiązują do dziś i regulują m.in. prawa majątkowe i czas nabożeństw między parafiami różnych konfesji. Na mocy tej umowy prezbiterium przypadło w udziale katolikom, a korpus główny protestantom. Granice stanowi lektorium. Ale wróćmy do historii. Około roku 1000 w tym miejscu powstał pierwszy kościół parafialny. W latach 1213-1221 powstała kapituła katedralna świętego Piotra i zbudowano tu pierwszą katedrę. Po 1430 roku katedrze nadano obecny kształt. Czwartą południową nawę zbudowano w połowie XV wieku, a późnogotycką, halową budowlę zakończono w latach 1492-1497. Kościół należy do najważniejszych budowli sakralnych Saksonii i zarazem jest najstarszym kościołem na Górnych Łużycach. Po pożarze miasta w 1634 roku budynek odrestaurowano, a wnętrza zaprojektowano w stylu barokowym. Z dwóch planowanych wież zbudowano tylko wieżę południową i nadano jej w 1664 roku barokową kopułę. W 1921 roku kościół stał się katedrą diecezji miśnieńskiej, a od 1980 roku jest kontrkatedrą diecezji drezdeńsko-miśnieńskiej. W katolickiej części katedry na uwagę zasługuje ołtarz główny, dzieło Baltazara Permozera z 1723 roku, wykonane z saksońskiego marmuru. Obraz ołtarzowy, Jezus przekazujący świętemu Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego, wyszedł spod pędzla Antonio Pellegriniego. Stale zostały wyrzeźbione z drewna dębowego około 1723 roku i zawierają bogate motywy kwiatowe i roślinne. W południowej stronie obejścia prezbiterium stoi późnogotycki ołtarz szafkowy. W części środkowej przedstawiona jest Maryja z Dzieciątkiem Jezus, po bokach zaś święci Mikołaj i Bartłomiej. Przejdźmy do krótkiego omówienia wyposażenia części ewangelickiej. Uwagę zwraca zwłaszcza ołtarz Ostatniej Wieczerzy, stojący w nawie południowej, dzieło nieznanego snycerza Zittau z 1640 roku. W jego dolnej części przedstawiona jest Ostatnia Wieczerza, w środkowej ukrzyżowanie, być może na tle Budziszyna, zaś w części górnej Zmartwychwstanie Pańskie. W zwieńczeniu widnieje Chrystus na łuku tęczy jako Pan i Sędzia Świata. W 1674 roku zbudowano lożę dla saksońskiego księcia Jana Jerzego III, który jednak nigdy jej nie używał. Loża stanowi wybitne dzieło sztuki snycerskiej. Prospekt organowy, empora organowa i loża rajców z herbem miasta oraz połączona z nimi empora północna są dziełem drezdeńskiego architekta Fritza Schumachera, pochodzą z 1910 roku. Katedra była w przeszłości miejscem pochówku duchowieństwa, szlachty i bogatych mieszczan Budziszyna. Na ścianie południowej wisi epitafium Gregora Mettiga, jednego z największych dobroczyńców miasta i katedry.